Niebanalna rabata może powstać tylko w oparciu o trzy kryteria. Po pierwsze, pokrój rośliny, kolor i teksturę liści. Zaraz Wam to pokażę. Zanim przystąpicie do sadzenia roślin, spulchnijcie glebę, usuńcie zanieczyszczenia, jakieś kamienie, żeby nic nie przeszkadzało podczas sadzenia. Jeżeli chcecie, żeby Wasza rabata wyglądała zjawiskowo, musicie bezwzględnie zapoznać się z opisem rośliny. Każda z nich rośnie do innej wysokości. Układajcie je kaskadowo i dobierajcie tak, aby niższe były z przodu, wyższe z tyłu. Ale najpierw rozstawcie rośliny i zobaczcie, jak będą wyglądały. Rośliny są na swoim miejscu. I powiem Wam tylko tyle, że to rabata bylinowa. Plus jest taki, że nie trzeba rozkładać agrowłókniny, bo rośliny muszą się rozwijać i mieć dużo miejsca do penetrowania przestrzeni. Jeżeli chodzi o układ, robimy to kaskadowo. Zaczynamy od dąbrówki, 10 cm wzrostu, później bodziszek do 30-40, a na koniec będzie malwa, która dorasta nawet do 2 metrów. A z lewej strony nad wszystkim górował będzie buk szczepiony. Nie będzie rósł zbyt wysoki. Sadzimy! Sadzimy! Nie ma na co czekać! Pamiętajcie, że byliny lubią dużo słońca. Natomiast dąbrówka rozłogowa to moja ulubiona bylina, dlatego że radzi sobie świetnie na słońcu, w półcieniu, a nawet w cieniu. Tylko ją dobrze podlewajcie. Taka bylinowa rabata może rzeczywiście stać się niebanalną. Pod warunkiem, że z tyłu macie zimozielone rośliny, które stworzą piękne tło. A na koniec nie zapomnijcie o podlewaniu.